to rok 2015 nie zachwycił pod względem obrotów na rynku inwestycyjnym powierzchni magazynowych. Mieliśmy do czynienia raptem z 3 transakcjami, z czego 2 z nich były wygenerowane już w ubiegłym roku i tylko zamykały się w tym roku. I część przypadająca na Polskę, ponieważ były to szersze często transakcje portfelowe, wynosiła łącznie 140 milionów euro. Po roku 2014, który był rekordowym, blisko 750 milionów euro, obroty nienotowane zupełnie nigdy wcześniej, rynek ze strony właścicielskiej, ze strony podaży uległ zdecydowanemu zawężeniu. Stąd też trochę mniej transakcji na dzień dzisiejszy. Natomiast transakcje w toku oraz planowane do zamknięcia w roku 2015 opiewają na kwotę rzędu 500 milionów euro, czyli jest szansa, że rok 2015 znowu będzie rokiem bardzo dobrym i zamknie się obrotami podobnymi do roku 2013, czyli około 600, być może 650 milionów euro. To w zależności od tego, jak szybko uda się zamknąć te transakcje, które są planowane jeszcze do sfinalizowania w roku 2015. Zdecydowanie inwestorzy nadal pozostają bardzo mocno zainteresowani polskim rynkiem. Polska stanowi atrakcyjną odskocznię dla drożejącej albo coraz droższej Europy Zachodniej, w związku z czym zainteresowanie ze strony inwestorów zdecydowanie jest. Należy tu zauważyć, że zdecydowanie gorzej jest ze stroną podażową rynku, ponieważ nie ma zbyt wielu właścicieli, którzy byliby w stanie sprzedawać znaczącej wielkości obiekty, ponieważ z kolei zainteresowanie inwestorów koncentruje się na obiektach dużych albo bardzo dużych, tudzież transakcjach portfelowych, gdzie można zainwestować znaczący poziom kapitału własnego. To było już widoczne w roku 2014, gdzie 80% transakcji to były transakcje portfelowe albo o zasięgu krajowym lub międzynarodowym i tego inwestorzy nadal poszukują. Natomiast póki co rynek jest wydrenowany i nie jest w stanie zaoferować zbyt wielu transakcji tego typu. Jest kilka transakcji, które są w toku, jest kilka transakcji, które jest planowane. O charakterze właśnie takim międzynarodowym, ale to nadal jest za mało kontra zainteresowanie ze strony inwestorów. Co ciekawe, trend rozpoczęty w roku 2014 kontynuujemy w roku 2015, gdzie widzimy, że transakcje portfelowe są w stanie wygenerować między 3 a nawet 12% premii w porównaniu do sprzedaży indywidualnych asetów.